Dzień dobry, witajcie przyszli chrobrzacy i nie tylko. Dzisiaj mówi do was Jakub Grzechowiak. Sam wiem, jak trudny jest wybór szkoły ponadpodstawowej, dlatego chcę wam pomóc podjąć dobrą decyzję. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego jest szkołą z wieloletnimi tradycjami, wysokim poziomem nauczania i perspektywami wyboru poszukiwanych kierunków studiów. Możecie rozwijać u nas wszelkie pasje oraz zainteresowania, a dla każdego znajdzie się u nas miejsce. Nasze liceum zajmuje 23 miejsce w województwie wielkopolskim. Mamy się czym pochwalić, a więc chwalimy się. W tym roku nasza szkoła miała najwyższą zdawalność matur w całym powiecie gnieźnieńskim. Wynosiła ona aż 96,5%, a ze zdawanych przedmiotów maturalnych, w tym na poziomie rozszerzonym, najwyższe wyniki. Po raz pierwszy znaleźliśmy się w ogólnopolskim rankingu perspektywy szkół z najlepszymi wynikami maturalnymi. Czy już chcecie do nas dołączyć? Jeżeli nie jesteście jeszcze przekonani, pokażemy wam, jak to jest być prawdziwym chrobrzakiem. W naszej szkole uczniowie mają możliwość kształcenia się zarówno na kierunkach ścisłych, jak i na biologiczno-chemicznych, humanistycznych i lingwistycznych. Posiadamy nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie, które ułatwiają nam naukę. Sala fizyczna to miejsce, gdzie wykonujemy doświadczenia mające na celu zbadać działanie praw fizycznych, takich jak grawitacja, elektromagnetyzm oraz uporządkowany ruch elektronów w przewodniku. Pracownia informatyczna jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, m.in. w drukarkę 3D, tablety, roboty Lego Mindstorm oraz zestawy Arduino. W szkole znajduje się także laboratorium biologiczno-chemiczne, w którym obserwujemy procesy zachodzące w żywych organizmach. Posiadamy również mikroskopy z kamerą do obserwacji różnych preparatów. Działa wyposażona w najwyższej jakości sprzęt sala interdyscyplinarna, która wprowadza nas nie w XXI, ale w XXII wiek. Sala gimnastyczna stanowi dla nas miły przerywnik pomiędzy zajęciami i pozwala na odprężenie się. Posiadamy także sale językowe do nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego czy francuskiego. Dodatkowo uczniowie mogą zdecydować się na naukę języka włoskiego lub łacińskiego. W 16 działa również prężnie biblioteka na piętrze. To właśnie tutaj organizowane są wystawy fotograficzne, malarskie czy spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami i pracownikami naukowymi. W naszej bibliotece można także w spokoju i cieple odrobić lekcje, poczytać czy popracować przy komputerze. Uczestniczymy w wielu wykładach, które pomagają nam pogłębiać wiedzę, a zarazem są świetną okazją do integracji i zabawy. Mamy również możliwość brania udziału w licznych projektach. Przykładem projektu realizowanego w naszej szkole jest One Planet for All. Ma on za zadanie zwiększenie świadomości w ramach edukacji globalnej i ekologicznej. Kolejnym przykładem jest program Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego EPAS. W ramach projektu grupa młodych uczniów pierwszego RO uczestniczy w spotkaniach warsztatowych, które prezentują działania podejmowane w Parlamencie Europejskim oraz wspierają działalność naszego punktu informacyjnego. Nasza szkoła stara się nauczyć młodzież, że w życiu potrzebne są również momenty na odreagowanie stresu. Jednym ze sposobów na to jest na przykład sport. Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów w tej dziedzinie, a każdy może znaleźć coś dla siebie. Miejsce, bez którego nie może funkcjonować szkoła, to sklepik i kącik kawowy. To tutaj możemy nie tylko wypić kawę i zjeść coś smacznego, ale także posiedzieć w gronie przyjaciół i porozmawiać po prostu o wszystkim. W 16 czynnie działa także samorząd uczniowski, który dba o to, żeby wplatać między naukę jakieś ciekawe przerywniki. Co roku organizowane są Andrzejki, Mikołajki czy Walentynki. I tam naszego liceum jest The Voice of Bolek, podczas którego nasi uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty muzyczne. Okazją do tego jest także Dzień Rocka. Upamiętniamy również ważne dla naszego kraju wydarzenia, takie jak Dzień Niepodległości czy Apel Pamięci. Bardzo mi się podoba w tej szkole. Są bardzo dobrzy nauczyciele, bardzo dobrze idzie tutaj nauka. Wyniki ze sprawdzianów są bardzo wysokie. Miła jest atmosfera, wszyscy się tutaj dogadujemy i bardzo tolerancyjna jest ta szkoła. Jest bardzo dobrze, moim zdaniem jest świetna atmosfera, przyjazna. Na aulie jest bardzo dużo różnych imprez okolicznościowych i samorząd bardzo dobrze się w tym sprawuje. Ważne jest dla nas świadome podejście uczniów do wyboru zawodu, dlatego współpracujemy z instytucjami, uniwersytetami oraz absolwentami, aby pomóc uczniom w podjęciu tej trudnej decyzji. Czynnie działa wolontariat, w którym chrobrzacy podejmują wiele działań na rzecz innych. Miłośnicy kamery również znajdą coś dla siebie. Nasza szkolna perspektywa dzielnie towarzyszy nam we wszystkich szkolnych wydarzeniach. W naszym liceum również znajdzie się coś ciekawego dla osób, które chciałyby się podzielić swoją twórczością z większą liczbą odbiorców. Szkolna gazetka Wrzask jest ciekawą formą pracy naszych humanistów.
Zawierają się w niej różne artykuły tematyczne, wywiady z nauczycielami, a także kącik twórczości uczniowskiej. Chcemy, aby każdy absolwent opuszczający mury naszej Alma Mater czuł, że dzięki ciężkiej pracy może spełnić wszystkie swoje marzenia. Naszą licealną społeczność tworzą ludzie, którzy mają różne pasje i marzenia, a nasza szkoła umożliwia im ich realizację. Nasz cel to nabywanie umiejętności, co przygotowuje naszych uczniów do startu w dorosłe życie. Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić Was do wyboru naszej szkoły i już we wrześniu spotkamy się w powiększonym i niepowtarzalnym składzie. Na pewno powitamy Was wszystkich z uśmiechem oraz pozytywnym i pomocnym nastawieniem. Sprawdźcie nas, naprawdę warto. A teraz możemy powiedzieć tylko, że zapraszamy i nie możemy doczekać się Waszych talentów i świeżych pomysłów. Gdy ktoś Wam powie, że jesteśmy placówką, do której trudno dojechać, nie wierzcie. Mamy przy szkole przystanki autobusowe zarówno dla uczniów z Gniezna, jak i tych, którzy dojeżdżają. Poza tym przy szkole znajduje się stacja rowerowa. Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby uczyć się w najlepszej szkole. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej albo macie do nas pytania, obserwujcie naszą szkołę na Facebooku oraz Instagramie. Mamy również telewizję szkolną, Perspektywę 1LO na YouTubie i Instagramie. Zaglądajcie na naszą szkolną stronę internetową. Do zobaczenia w 16!